Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie wbić naprawdę to życie chyba. Więc jeden co macie zrobić, to udajemy się na mapkę, do której kod macie na samym górze na ekranie. Jeżeli was ładowało, podchodzimy do tego miejsca, klikamy sobie E, klikam potwierdź. Jeżeli to zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Idziemy sobie teraz dokładnie do tego miejsca, to będzie teleport. Musimy się przeteleportować, idziemy do tej mapki na samym końcu na prawej, takiej złotej. Klikamy sobie na nią G i czekamy aż nas przeteleportuje. Jeżeli was załadowało, zeskakujemy sobie na sam dół i teraz w tym miejscu będzie takie coś jak Team Red. Podchodzimy sobie tutaj z tyłu, będzie taki kot, więc musimy sobie po prostu na niego wskoczyć. Skakujemy na niego i na górze będzie przycisk pierwszy, który musicie sobie kliknąć i za niego zaczniecie dostawać expa. Więc jeżeli to kliknęliście, idziemy sobie teraz do takiego przycisku, który jest tutaj, on was tutaj także da wam expa. Idziemy sobie na górę tutaj, przechodzimy przez to miejsce. I idziemy dokładnie do tego bouncera, który jest, jak widzicie, jest tutaj Team Red. Skakujemy sobie tutaj na górę i robimy dowolną emotkę. Teraz nas teleportuje i musicie tutaj znaleźć takie kwiatki. I w tym miejscu po prawej stronie będzie wazon, na który sobie skakujemy i musimy zrobić dowolną emotkę. I teraz zaczniecie także dostawać expa. Więc jeżeli tutaj weszliście, idziemy sobie tym razem tutaj do gym. Jest tutaj taka po prostu napisane. Idziemy tutaj nad te sztangi, klikamy sobie E i czekamy, aż was przeteleportuje. Jak widzicie, dostałem naprawdę duży liść expa, więc jeżeli już was przeteleportowało, idziemy sobie teraz na górę i musimy znaleźć takie miejsce, w którym będzie kuchnia, czyli dokładnie tutaj, i tu będzie taki potykacz wrogu, na który musicie sobie wskoczyć. Jeżeli na niego wskoczycie, tutaj będzie taki przycisk, który musicie sobie kliknąć i za niego także zaczniecie dostawać expa. No i z dzisiejszego filmu było to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego expienia. Jak widzicie, ta mapka daje naprawdę bardzo duży liść expa, więc polecam ją szybko sprawdzić. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Siemanko.